Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku poładujemy sobie Belę Sianka. Tam stoi Ursus 16 z przyczepą. Tu mamy teleskop Neufcholand. Także możemy zaczynać. Nie wiem, jak mi to pójdzie. Widełki oczywiście mam, co blokowanie jest na klawisz. Ups. Coś, zawsze pierwszy raz to coś jest zbugowane. Dobra, specjalnie tak stanąłem pod górkę. Łaj. Troszkę go przepchnę. Tak pod górkę, żeby ładować od tyłu i żeby mi nie uciekały do przodu albo do tyłu. Jest tak przechylona przyczepka, jak widzicie, i nie będę uciekać mi do przodu teraz. Nieraz uciekałem, jak jest nierówno. Teraz co, tył będę ładował i będzie, myślę, że będzie igiełka. Łaj. O. Teraz go troszkę podprostować. Dobra, jest w miarę. A z tego. Przyczepa oczywiście ma blokowanie też bel. Wyjdzie, wyjdzie. Aj, za blisko. Dobra. Będzie, będzie może. Dobra, jest. Dobra, kolejna. No, nawet na razie dwie belki mamy i nawet dosyć to idzie. Nie wiem, ile tu wchodzi, chyba za 6 będzie na długość. Za blisko, trzeba się przestawić troszkę. Dobra. Ups, zawadziłem. Zawadziłem. Aj, wiedziałem, że nie pójdzie tak ładnie, jak chciałem. Tylnią leciutko popchniemy. Przeważnie źle się kończy to poprawianie, ale może tak leciutko ją. Dobra, będzie. Dobra, nic nie poprawiam, bo pospadują mi za chwilę i tyle z tego będzie. Dobra. Już idzie kolejna. Tutaj no 6 chyba wchodzi na długość, z tego co widzę. Na razie to w miarę idzie, w miarę. A i leciutko go trzeba popchnąć. Jeszcze jeden na tę stronę i na drugą reszta. Oj, popatrzyłem sobie na czas, żebym wjechał w belkę. Naprostuję się. Trzeba tak z wyższa i tam puszczę ją i jak się ustawi, tak się ustawi. A może nawet nie trzeba. O, dobra. Ładnie weszła, myślę. Troszkę ją pukniemy. Dobra, wszystkie się przesuwają, to może lepiej nie.
Coś one tak krzywo stoją. Myślę, że mi nie pospadują. Żeby one nie pospadywały. Ups, za wysoka. Za wysoko była i puściłem. One zaraz mi spadną. Za chwilę zablokujemy i pojedziemy wykiprować je na gospodarce. Dobra, ta strona nie musi być tak znowu dokładnie. Którym to się blokowało? Chyba powinny być zablokowane. Zaraz zobaczymy jak ruszę. Chyba są. Dobra, to lecimy na gospodarkę, wykiprować je. Może no, trzeba czymś zarzucić. Troszkę to źle wyszło. Bo nie wchodzą 6 na długość, tak jakbym chciał. Troszkę takie wypchało w powietrze. Trzeba 5 ułożyć następnym razem jakoś. Jakieś odstępy, jeden od drugiego zrobić i 5 ułożyć na długość. Słabnie pod górę. Dzieje być. Może tu koło kiszonki se ułożę koło ogrodzenia później. Stanę tak. Lecimy na farmę. Nawet szybko my zebrali. Ile tych belek było? 6? 8 belek. No to ma. Nawet nie tak źle. Zepchniemy je tak byle jak. Bo na razie nie będę ich układał, bo nie, może troszkę sobie owinę. Kupię jeszcze owijarkę. No my w realu przeważnie jak zwozimy, no to przy ten, na gospodarce zarzucamy ręcznie szybko. Żeby ten, a później się dopiero jako się układa, wychodzi się na przyczepę i się ręcznie zarzuca. Wreszcie trzeba odblokować. Powinny być odblokowane. Oho. Zacisły się. O. Jak widzieliście się zacisły. Te już w miarę idą. Przelecimy teraz sobie na tą łąkę. Ja sobie zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem z powrotem po krótkim cięciu. Teleskopem sobie tam dojechałem. A 16 pojedziemy tędy, bo na tamtej drodze za gospodarką nie przejadę. Bo się powieszę. Tędy też przejedziemy szybko. Mam nadzieję. A,
tutaj ciężko troszkę, ale jedzie, jedzie. Tamta droga to jest przerąbana za gospodarką. W przyszłym odcinku jakieś żniwa zrobimy, najwyżej. Tak sobie myślę. Później jakiś wywóz obornika, bo trochę go już tam mam. Dobra, gdzie, jak to stanąć teraz, żeby było dobrze? Tutaj są dwie, trzy. Tam jest trochę, dobra. Tu gdzieś stanę. Weźmiemy ta teleskopa i układamy dalej. Dobra, to teraz tak nie będę ściskał ich. Mogą być w lekkich odstępach od siebie. Zresztą nie aż tak ich bez przesady. Dobra. Myślę, że tak będzie dobrze. Nie wiem, jak to wyjdzie teraz. O, łaj, nie do przodu, tylko do tyłu. A sam się nawet przeturlał do tyłu troszkę. Nie ma żadnej fajnej przyczepy na bele. Na kostki to jeszcze dobre są, bo kostki ten nie trulają się. A tak te no to się trulają co chwilę i powinny się automatycznie już blokować jak się położy. Dobra, będzie. Jeszcze dwie tam wejdą i będzie dobrze. Oj kurde, znowu zapatrzyłem się i... Oj, lag był. Ten kurde trochę za daleko wyszedł, no ale trudno. Niech sobie już będzie tak. Jeszcze go zahaczyłem, no. Jeszcze ta jedna naprzód. Belka. Mało co my zebrali, tutaj trochę tych belek nawet jest. Dobra, ja sobie przejadę, tylko zablokujemy. Tu są 3, 4, 5. Dobra. Tutaj stanę. Zostawię zablokowane. Że tamta strona czasami nie spadła. Różnie to bywa.
patrzę tak mniej więcej prosto do tamtego, jak będę drugie piętro układał, żeby później ładnie się to zgrywało. Aj. Tak, wrzuciłem troszkę nim. Dobra, jest dosyć. Dosyć to wygląda, myślę. Chociaż, no dobra, tak minimalnie, jak tam będzie coś źle, to... Dobra, ja sobie resztę ułożę już poza odcinkiem. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, udostępniajcie. Jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, bo to mega motywuje. W opisie macie tam różne linki. Możecie zajrzeć na Aska, na drugi kanał. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, elo. Jeszcze tak na koniec chciałem pokazać, jak ułożyłem belki. Dosyć fajnie to wygląda. Tak, w miarę ładnie ułożyłem, mi się wydaje. Nie wiem, co o tym sądzicie. Możecie napisać w komentarzach, czy wam się podoba, jak ułożyłem, czy nie. Jak widzicie, Ursus jej daje radę jeszcze po polu z tyloma belkami. No i co, to jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.